podobno na jesień być może, chodzą takie słuchy, ma się pojawić taniec z gwiazdami. Czy ty byłabyś już gotowa, aby powrócić na parkiet? Tak, no to już będzie sporo czasu. No, musimy znaleźć nianie wtedy oczywiście. Ale powiem tak, że no brakuje mi takiego tańca. Mamy pokazy, bo mamy nawet w przyszły czwartek pokaz, dużo się ruszam. Ale no ostatnią edycję przesiedziałam, że tak powiem, przed telewizorem. I chyba mam teraz jeszcze więcej energii i chęci, żeby zatańczyć. Czyli ty masz troszeczkę tak, jak pamiętam w jednym z wywiadów powiedziała mi Ania Lewandowska, że odkąd została mamą, to dostała jeszcze jakby w ogóle podwójną dawkę motywacji. No tak, wiadomo. I tym bardziej, no Róża dużo pewnie nie będzie rozumiała, że mama tańczy w telewizji, ale chciałabym jej pokazać, że tańczę, pokazać czym się zajmują rodzice, bo oprócz tego, że jestem mamą, jestem też kobietą i chcę się spełniać na polu zawodowym również, więc no brakuje mi tych wszystkich takich tanecznych, zawodowych spraw. Pojawiły się już jakieś być może propozycje dotyczące udziału w programie Taniec z Gwiazdami, czy to jeszcze za wcześnie? No ja jeszcze nic nie wiem. A z kim na przykład chciałabyś zatańczyć, jak tak sobie teraz pomyślisz o naszych polskich gwiazdorach? Nie, ja raz powiedziałam to, wolę nie mówić, wiesz, w domu, Jacek, tutaj te sprawy, mi obojętnie z kim.